Siemano, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechów, witam was w kolejnym odcinku z gry Vampyr. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, możecie zostawić like, ale przede wszystkim wpaść na Twitcha, tam streamy zazwyczaj koło 20, niecodziennie, ale tak, no staram się być, o może tak. A my kontynuujemy sobie naszą przygodę, zaczynamy dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek, gdyż tutaj mamy jakieś ciało do przebadania, chociaż dzisiaj, w dzisiejszym odcinku chciałbym się skupić na tym, żeby tutaj powykonywać te poszukiwania, te misje poboczne, bo mamy ich całkiem sporo do wykonania, naprawdę dużo ich do wykonania. Chciałbym je wykonać, wykonać te śledztwa, bo one przynoszą korzyści różne fajne. I tyle w sumie. Może dowiemy się trochę na temat postaci, czegoś więcej. This is my mother's. Co? A birthday gift from father. Co? '29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. O kurde. Ty, nie no, myślę, że to bardziej znak, że ktoś nas kurwa bardzo, ale to bardzo nie lubi. Ty, no to teraz to jak mamy taką możliwość sobie chodzenia, to myślę, że zaznaczymy sobie jakieś tutaj śledztwa i poszukiwania. My jesteśmy teraz w dzielnicy portowej, także zacząłbym te poszukiwania właśnie w dzielnicach portowych i je wykonał. Dowiedz się, dlaczego wystraszony młody człowiek ukrywa się w kanałach? Mogę to śledzić, ale widzę, że nie mam nigdzie tego chyba zaznaczonego na mapie, prawda? Zabawa wchowanego. Mam tutaj, to jest ten cały obszar tej misji, tak? No na to wygląda, tylko skąd ja bym się tu miał dowiedzieć o tym młodym człowieku, dlaczego się chowa w kanałach? To by było całkiem to będzie właściwie całkiem ciężkie, bo zamierzam to wykonać, a nie by było. Zamierzam tutaj popytać, co się dzieje. Tylko też nie miałem żadnych chyba opcji dialogowych odnośnie tego młodego człowieka, także że nie wiem czy uda nam się to w sumie wykonać. No oczywiście spróbujmy. Zaczniemy sobie misjami. Oj, no wariacie, słuchaj. No civilians allowed, a ja mam 8000 punktów, no nie no, to jest przepiękne akurat. Właśnie, a my tu mamy kryjóweczkę, zapomniałem o tym, że tu przed nami jest kryjóweczka, udajmy się tam, tak, 8000 punktów doświadczenia, musimy je wydać na samym początku. Ojojoj, byniu, tak. No co prawda nie powinienem zabijać tamtego ziołka, tak mi się wydaje, ale trudno, to jest wampyr. My musimy tutaj ewoluować, musimy przetrwać. No i dobra, i co ulepszymy sobie? Otchłań, no wydaje mi się, że otchłań było kurczę takim najlepszym chyba. Super atak to jest. Cień 720, 950, chyba że pójdziemy w wściekłość. Ten krwawy kocioł też był całkiem mocny. Nie no, wydaje mi się, że wściekłość też była fajna na kilku wrogów. Ale generalnie chyba pójdziemy w tą otchłań. Czemu by nie, to zadała dużo jakiegoś mega obrażeń więcej? Nie, ale jak najbardziej bym to poszedł. A tu już na trzeci poziom nie możemy, bo musimy mieć 20 poziom, a mamy dopiero 15. Więc, co to w ogóle jest? Taktyka, obrona. Możemy sobie jeszcze jakieś umiejętności ogarnąć, typu mgła z cienia. Umieszczasz chmurę cieni u swoich stóp lub u stóp wybranego przeciwnika. Po chwili chmura wybucha, zadaje duże obrażenia. To jest fajne, bo my nie będziemy marnować na to krwi. Że to jest kurwa, że całkiem naprawdę fajne. Wydaje mi się, że możemy w to zainwestować. Nie chcę tego ulepszać od razu na drugi poziom. Jak nie wiem na razie jak to za bardzo działa. Natomiast włócznie chyba moglibyśmy na drugi poziom ulepszyć. Czy to jest rozsądny pomysł? To jest moje pytanie. Nie wiemy jak bardzo więcej obrażeń ona zada ta włócznia. Pazurki, agresja, obrona, krzepkość krwi. Te pazurki chyba też możemy generalnie ulepszyć, tak mi się wydaje. Spróbujmy, ulepszmy pazurki, ale też nie szalejmy aż tak. Nie wydawajmy wszystkich punktów naraz. Wydaje mi się, że tak jest dobrze. Chociaż ta decyzja może być nierozsądna z perspektywy widza. Oj, coś się wydarzyło. Śmierć świętego Smutasa. Z ciężkim sercem muszę poinformować o śmierci Siana Patryka Hamptona.
założyciela azylu Hamptona i uznanego dobroczyńcy East Endu. Sean został znaleziony przez parafianina, który wybrał się na poranną mszę o godzinie 6 rano. Policja bada szczegóły zbrodni. Trudno sobie wyobrazić, co mogło spowodować zbrodnię takiego kalibru. Sean, zwany także świętym Smutasem, był filantropem, miłośnikiem rodzaju ludzkiego, który zresztą tę miłość odwzajemniał. No nie wiem, ale faktycznie był miłośnikiem rodzaju ludzkiego. W końcu jest surowego człowieka. W swojej trzutce ofiarował nie tylko ochronę i pożywienie, lecz także pokarm dla duszy. Sean był światełkiem w tunelu na East Endzie. Spotkaliśmy się wielokrotnie i mogę bez wahania powiedzieć, że odznaczał się bezbrzeżną dobrocią. To, że go straciliśmy, jest katastrofą. Nie potrafię sobie wyobrazić chorego umysłu lub tragicznego splotu wydarzeń, które ją na nas prowadziły. Spoczywaj w pokoju, święty Smutasie, i mu się nad naszymi grzechami. Kurczę, no tyle punktów dawał. Nie mogę sobie odpuścić. O kurwa. Panowie, fakt... O Jezusie, no to rejsk. Co ja zrobiłem? Jest jedna rzecz, która nie może się stać. O kurczę, i ta dzielnica też spadła? O Jezusie. Co się wydarza tu? Czemu wszystko spada na dół, ej? Co jest kurwa grane, halo? Czemu wszystko spada na dół procentowo? Nie jest dobrze, panowie, a fakt, że tu jest krytyczny poziom, oznacza, że wydaje mi się, że właśnie na tym poziomie randomowo postacie mogą znikać i być zabijane i będzie pojawiał się pieprzony chaos na ulicach. Będą wszędzie wampiry i będzie straszny chaos. Poziom krytyczny jest absolutnie do dupy. Nie wiem teraz, jak to naprawić, szczerze mówiąc. Oj, decyzja została podjęta fatalna, mi się wydaje, szczerze. No, no nie jest dobrze, trochę skrzeniłem. Dawaj tu 5 shillingów, ale trudno się mówi. To jest w końcu gra oparta na wyborach. Zresztą jak większość gier chyba Don't Do The Entertainment. Czy nie, w sumie Life is Strange nie było oparte na wyborach. Ale konsekwencje pewnego wyboru mogliśmy odczuwać, tak. Zresztą popłakałem się na samym końcu, bo wiedziałem, że muszę wybrać dobrze, ale wybrałem... No, nie chcę za bardzo spoilerować, nie wiem, jak to ubrać w słowa. Wybrałem dobrą opcję, ale ta dobra opcja nie do końca okazała się szczęśliwą opcją, może tak to... Może tak to... Oj, co się dzieje, wariacie, kurwa? Co ty robisz, ty? Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Zachowanie? Podejrzane? No ty mi wyglądasz na podejrzanego, szczerze mówiąc. Co ty machasz tym nożem, ty? Co ty machasz w ogóle? And good hunting, Mr. Throgmorton. Jest tragedia, nie? Chyba cała dzielnica jest pogrożona, chłopie, w tym, nie? Syfie jakimś. Nawet dobre chłopaki tutaj. Dobrym chłopakom odwala. No ja szukam, cały czas chcę wykonać to poszukiwanie jedno. Czy z tobą muszę się bić? A, muszę. Myślałem, że ty przyjazne góle. Teraz się dowiedzieliśmy, że mogą być przyjazne góle. No i mamy sporo umiejętności, które możemy wykorzystać. I to jest fajne, bo będę mógł spamić tymi umiejętnościami i zdecydowanie będzie mi chyba łatwiej. Szczerze mówiąc, tutaj jeszcze coś możemy znaleźć. Kliknijmy sobie mapkę. Tutaj nic nie ma raczej. Żadne poszukiwania tutaj przynajmniej nie prowadzi. Użyjmy moich tych, ale tu nic nie ma. Sianko z 5 szylingów. Był jakiś. A, głupoty. Dobra, chodźmy tam, bo tam musimy przede wszystkim iść. Użyjmy na niego piąteczki. I spróbujmy też użyć jednocześnie czwóreczki na przykład. Trójeczki, dwójeczki. O kurwa. Ej, panowie, jakie combo, ej, co jest grane? Cienia użyjmy, cyk. Oj, super jest ten cień ogólny. I trójka, oj, oj, oj. Dobra, jak w League of Legends, nie? Po prostu spamisz umiejętnościami, jest koks. A, ej, czekaj, bo ja do tych umiejętności też potrzebuję krwi? Jak to działa w sumie? Czekaj, chciałbym kołek też w dłoni mieć. Kurczę, jak działają te umiejętności? Ja potrzebuję krwi? Nie wiem, ja bym chciał sobie to uzupełnić, dlatego nie chcę go zabijać, tylko ogłuszyć. Że istnieje taka możliwość. Jo, to mnie też krew kosztuje, nie? O, i to sporo krwi. Łe, ja myślę, że to są takie umiejętności za friko. No nie, tutaj w moim świecie mordo nie ma nic za darmo. Pamiętaj. No niestety w ich świecie też nie ma nic za darmo, wampirów.
trzeba poświęcić krew. No i szukamy, nie wiem, kogokolwiek tak naprawdę, żeby z kimkolwiek mógł kurczę porozmawiać, żeby mógł wykonać tą misję, to dowie się, dlaczego wystraszony może człowiek ukrywa się w kanałach, nie? Nie może po krwi tutaj? Tutaj się dowiemy czegoś ciekawego? Nie wiem. Widzę krew, idę. No, prosta piła. Chyba, że to jest po prostu kryjowa, co? A to jest kryjowa po prostu. Mam ją w ogóle zaznaczoną? Nie mam. Odkryto nową kryjówkę. No to tak, kryjówka to mnie za bardzo chyba nie interesuje. Tutaj mam tą skrzynkę, w której możemy uzupełnić swoją amunicję. Chyba, że jest tu coś, jakiś szling do podniesienia, raczej niekoniecznie. Dobra, czyli mogę w sumie odpocząć i ewoluować. Wiem, jak to mniej więcej działa, to możemy w sumie odpocząć. Okej. A jak na przykład działa obrona, bo to są umiejętności agresywne. A jak działają na przykład umiejętności obronne, kiedy stworzyłem przed siebie barierę, zniknie, nastąpi eksplozja. Wydaje mi się, że one działają tak samo jak agresywne, tylko można je wrzucić w te sloty, gdzie są agresywne, to wrzucić te obronne. Taktyka, doskok. Zbliża się do przeciwnika w nadnaturalny sposób i zadaje mu obrażenia podczas lądowania. Obszar 2 metry, zasłona z cienia. Wyłącz, włącz, tracisz punkty wytrzymałości, aby zatopić się w cieniu i zniknąć z oczu większości przeciwników. Poruszanie się w tym stanie zużywa więcej wytrzymałości. To też jest ciekawe, czy ja będę musiał to podmieniać jakby za tego? Za te zwykłe umiejętności agresywne? Nie wiem. Ile to kosztuje taki doskok? 500 punktów. Ten też 500. Ja bym w sumie to wykonał, czemu nie? Doskok. Ja nie wiem, co mi za bardzo szkodzi w sumie. Potwierdźmy. Trzeba to potestować, wydaje mi się. Czy to będzie najrozsądniejsze? Znaczy najrozsądniejsze to by było... Oj, oj, oj. O kurwa! Dobra, już więcej nie ewoluuję, bo przecież ty... Wszyscy są chorzy, ty! Co tu się odpierdala? Poczekaj! Anemia, trzeba ich leczyć, trzeba ich leczyć! Jod się kręca, ja muszę ich leczyć i wtedy będzie dobrze. Czy jest tragedia, wszyscy są chorzy, ty! O kurczę, to będę musiał chyba trochę poza odcinkami pochodzić, wiecie? I porobić to, no bo nie będę też na odcinkach ich leczył. Jak to dalej pójdzie, to ludzie zaczną randomowo zginąć w tej tutaj dzielnicy. Więc to trzeba jak najszybciej porobić. Nie chcę mi się teraz tego robić, ale myślę, że po zakończeniu odcinka momentalnie zacznę robić te sera i wydaje mi się, że to podniesie jakby poziom, nie? Poziom zdrowia dzielnicy. Mam przynajmniej też taką nadzieję, że tak się wydarzy. Że to nie jest już na zawsze taki poziom. Okej, no kilka serum nawet mam przy sobie, także jakoś spotkamy, to jak najbardziej możemy mu pomóc. Tak na szybko, tutaj jest jakiś safe, mogę go otworzyć, pobierzmy jakieś rzeczy. Trzy szlingi ktoś trzymał w sejfie. Kurczę, jaki bogacz. No i tutaj się chyba nic ciekawego nie dowiemy, nie wiem, może jeszcze tutaj byśmy mogli się udać. Dawaj mapę i się tu zaznaczyć sobie coś mogę. O, taką strzałę bym sobie tutaj walnął. I tutaj się jeszcze uda, bo tu chyba nie byliśmy, a to jest jedyne miejsce, w którym może się coś wydarzyć chyba jeszcze ciekawego. Jeżeli nie, no to potrzebujemy zdecydowanie więcej poszlak, jeżeli chodzi o tego chłopaka i dlaczego on się tam ukrywa. Nie otworzą się z tej strony. No i to gdzieś tutaj było, nie? No wątpię, że tutaj się dowiemy czegoś ciekawego. Tam jest... To są po prostu ci strażnicy Priven, nie? Trzymaj się z daleka. No nie ma nic tu ciekawego. Dobra, klikam mapę. Ewakuujemy się stąd, w sensie ewakuujemy. No nie wykonujemy tego, no bo na razie tego nie zrobię. Znajdź miejsce, które zostało zbombardowane. Może to? Myślę, że wiemy, gdzie to zostało. O kurwa, żartowałem. Dobra, w takim razie myślę... Ej, bo my przeczytaliśmy taką ulotkę. Myślałem, że to nam zwęży jakby zakres poszukiwania. To trzeba ręcznie robić, to też nie. Weź kilka afiszy ze strefy. Nie wiem, no chyba też może to zrobimy, czy coś. Wytrop. Pokaż na mapie, gdzie to jest. Gdzie to jest na mapie? Aha. Nie mam tego w ogóle... Lokalne śledztwa zagrożone. Nie mam w ogóle tego zaznaczonego? I od się kręcę, nie? Okej, czyli to też będzie trzeba ręcznie zbierać. Namierz grabarzy. No może w takim razie to będziemy mieli zaznaczone. Mamy!
I o cikrynicach daleko w ogóle, nie? Nie, to mi się nie chce tam na dziś. To to może. Proszę, zanieś komuś z rodziny albo sprzedaj komuś innemu. A, no to nie chcę, to ja bym chciał sprzedać to komuś innemu. Ten zegarek, bo to zawsze pitos do nas. No to nie wiem, wykonajmy to chyba misję, znamy na grabarzy, tylko no ja wam nie będę męczył jak tam idę. Strasznie daleko tam trzeba iść. Więc widzimy się po prostu za sekundę. Dobra, ja powoli sobie tutaj zmierzam do tej misji. I spróbujemy namierzyć grabarzy. No tylko powiem wam, że strasznie ciężko się chodzi po tym Londynie, w sensie mega ciężko, jak się tutaj nie zna którędy powinniśmy iść. Zabłądziłem kilka razy, ale widzę, że tu jest jakaś postać. Chętnie bym sobie z nią porozmawiał. Tam w środku też jest jakaś postać. Chętnie bym z tamtą postacią również porozmawiał. I podałem lekarstwo jednemu ziomkowi. Hello, boy. Hello. Jak boy? Przecież on wygląda, jakby miał 40 lat. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. Nie no, generalnie w trakcie pandemii to chyba dobrze, że go unikają. What do you do around here, Rufus? Tego ma szczęście. I listen to the news on the dock, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. Czekaj, co jeszcze raz? Things have been tense between the wet boot boys. Chłopaki mokrego kalusza, a komunistami. Okej. Dobra, wróć, osobiste jakieś pytania. Are you alone? No, dziwne pytanie w nocy. I don't have any. Podchodzisz do kogoś. Czy jesteś sam? Jest pani sama? No. Znaczy, jak ktoś tak pyta, to zawsze masz ziomów, czekasz na chłopaka. Taki protip. This city has abandoned so many of its children. It's tragic. Well, I'm no worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburn. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Krew nie ma znaczenia tak naprawdę. Dobra, dzięki. W sprawie schronienia Shauna Hamptona. Heard anything about Sean Hampton's shelter lately? Not since he bought it. Such a sad story. Oj. No tak. A poczekaj, bo mamy z nim porozmawiać, bo chcemy zobaczyć, czy on w sumie nie jest chory. Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. Co się dzieje, wariacie? Sepsę masz, o kurde. Oj, to ci strasznie jakoś krwi spada. Słuchaj, masz lekarstwo. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. No dobrze, mam, znaczy, szczerze mówiąc, mam cię gdzieś, tylko poziom dzielnicy spada na tyle, że zaraz będzie taki syf. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. Wpuść mnie. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburn. Stella Fishburn. And yes, indeed. Why not let a doctor in? No właśnie, dlaczego nie? Puść sobie maleńka. Nie no, strasznie to by musiało być nierozsądne puścić jakiegoś randomowego chłopa o tej w nocy. Nawet w dzisiejszych czasach, a to dopiero no, tak podły, że tak powiem. Dobra, ale my jesteśmy kochsami, akurat nie zamierzamy jej chyba zabić. Popatrzmy, co ona ma w domu, żeby ją na pewno okraść.
Ale okradamy ją i wykorzystamy te wszystkie składniki do czynienia dobra. Ładny kominek w ogóle. I będziemy robić z tego lekarstwa i leczyć całą dzielnicę. Dobra, ale w ogóle się kurwa wszyscy pochorowali w tych dzielnicach. Słuchaj. Wydaje mi się, że od początku powinienem ich leczyć, żeby nie doszło do takiego stanu. I do takiego syfu. I że to moja wina. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. Twoje życie w Londynie. O, zapytajmy, czy potrzebujesz badań. Mrs. Fishburne, are you in need of any medical assistance? I am afraid I am, doctor. I don't feel well at all. Co potrzeba w takim razie? Pokaż. Zmęczenie. Środek na zmęczenie akurat mamy całkiem sporo, więc możemy tutaj je podać. I thank you for your generosity, sir. It's something this part of town truly needs. Git. Zyskujemy renomę. Żeby ją zahipnotyzować i wysadzić jej krew. 1300. Kurczę, w sumie może nie. Tamten po prostu miał 5000, to nie mogę sobie odpuścić. No. Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know, but it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Okay, przemoc w bierze. Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you could just die in the gutter, and no one will bat an eye. Dobra, czym się zajmujesz? What you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope Factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. Okay. Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. Poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. How do you pay the rent then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. Dobra. Opowiedz o tej sierocie. The orphan that regards you as a mother. Zawsze jak masz tę opcję na niebieską, to on wydaje się jakby krzyczał na tą laskę. I wish I could do even more. Na kogokolwiek z kim rozmawiamy aktualnie, tak? Those people are so selfish. Strasznie był zdenerwowany przez ten taki efekt. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. Nie wiesz, jak to jest mieć nic, nie włożyć nic na ust, no? To jest jak tutaj dżentelmena, możemy się dogadać. Do you have any news about Sean Hampton's shelter? What a terrible story. Where is the hope? If even the good souls can be murdered like this. Grandmother, I like to fuck. Gilf. Dobra, idziemy dalej. Pogadali, nie potrafię sobie przypomnieć. Bym choć raz A co tu się, co to za, halo? Czekajcie, ja bym chciał sobie w ogóle to ustawić. Nie, w sumie wolę kołek chyba. Pogadajmy z tym ziomem w takim razie. Czy kim ty jesteś? Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Twoje życie w Londynie. Kurczę, a spytajmy go, czy badania lekarskie. Medical assistance. That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Niemożliwe. Yeah. I could use some help. Pokaż. Several matters, in fact. Co się z tą dzieje, wariacie? Przeziębienie. No dobra. I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. No i super, że sobie ufamy. What can you tell me about this part of town? Co mi opowiesz tutaj? Co się dzieje? Liars and thieves. To, że oni zawsze gadają to samo, no. Proszę, nie chce mi się tak szczerze mówiąc z nimi rozmawiać. No? Hate them all.
especially these petty, whining little shitbag. Ale potem zapomnę, żeby z nim pogadać. Kilka słów zamieńmy. Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. Mam milczenie złotem, co? What's your occupation? I take care of my mum. It's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Oh, Jesus. Nie, 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 nie. Sometimes chyba odpuścimy te misje poboczne, nie? No, I was thankful for our patience. Ja myślałem, że tych misji pobocznych będzie 4, 5. Kurwa, nie tyle. Nie, no nie będę latać po całym mieście. Przecież ja, żeby się tutaj udać, to musiałem chyba 10 minut iść. A jeszcze przede mną kolejne 10. Pewnie na końcu jeszcze zrezygnuję, bo się tam nie będę mógł dostać. Gdy brama zamknięta. Neutral ground my ass. A to już pytaliśmy twoje życie. Dobra, trzymaj się. Goodbye, Mr. Fishburne. Ja, bark boli. Ciekawe, cały dzień mnie bolał bark i poćwiczyłem i myślałem, że mi minie. Ale boli mnie nadal bark. Nie pomogły ćwiczenia, a to w sumie dziwne, bo zazwyczaj akurat pomagają. Kurwa, no i muszę wejść jakoś na górę tam. I od się kręca, nie? Nie da rady tak? Jakoś tu skoczyć do wody czy coś? Kurwa, no nie, no proszę was. Nie, proszę. Nie, bo ja tam przecież nie wejdę. Jak tu wejść? Ja może uda się... A, dobra, wejdę chyba. Dobra, uda się. Ostatnio miałem taki sam problem, że natknęłem właśnie się na taki most i nie mogłem się udać dalej. Zatrzymuję wam tutaj, no bo... Bo co? Bo będę trochę pewnie błądził po tym moście. O kurwa, nie to chciałem zrobić. No i co? I muszę się udać tutaj do tej misji pobocznej. Widzimy się za sekundę. Rain may have washed away the blood, but not the memory. My poor Mary. A, to jest dokładnie miejsce, w którym my się zrespiliśmy, no tak. Przyszedłem tutaj, był jakiś dialog, to wam otrzymałem. Jesteśmy właśnie w tym miejscu, no tutaj właśnie, i mamy misję góle cmentarne i musimy namierzyć grabarzy, bo oni tutaj jakiś syf odpieprzają. I jest tu masowy tak zwany grób. W ogóle zbindowałem sobie przyciski pod inne, w sensie akcje pod inne przyciski i dużo teraz przyjemniej się gra, bo na przykład o, tutaj sobie na myszce klikam tego, klikam zmysły, zawsze mogę zajrzeć sobie, czy dobrze idziemy, czy nie ma tu jakiejś wskazówki, czy nie ma tu jakiejś krwi, tutaj od razu też przycisk myszy mam tego. Mam tutaj mapę, więc zajebiście i pod E standardowo podnoszę różne przedmioty, także mogę biegać i spamić to E. Przypadkiem mi się coś zawsze podniesie. Dobra, szukam grabarzy, ale ja tak za bardzo w sumie nie widzę tutaj grabarzy, ty. Winni chyba tu być, nie? Żywi. Poczekaj. Notatka z ostrzeżeniem. Czułem, chłopaki, jeśli chodzi o waszą ostatnią wiadomość na temat przydzielonego wam zadania, to jest ograbianie zwłok w Southwark. Odpowiem krótko, załatwcie to i cieszę się, że nie zgłosiłem waszych protestów w Edwinie. Dobra. My watch. Damn grave robbers. A, mój zegarek. No tak, przecież ktoś nam jąknął na samym... O kurwa, przypadkiem. Pamiętam na samym początku, że ktoś nam to jąknął. Tak, byli goście i wyciągali nam normalnie zegarek chyba. Tylko co pamiętam. Dobra, to naprawdę było tyle, to co... Jo, nie umrze ja się Zgłoś śmierć grabarzy. Ukryj prawdę, czyli to wszystko robiłem tylko i wyłącznie po to. Po takie gówno. No pewnie dostaniemy za to pieniądze, okej, okay, ale... Nie, 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 widzowie. No nie, 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 nie taką ilość drogi, żebym ja chodził po to, żeby praktycznie dostać z tego jakieś siano. No jest to za dużo drogi. Zatrzymuję wam tutaj, widzimy się już przy tej Edwinie. No i to jest chyba ostatnia misja poboczna, którą będziemy wykonać. Bo tutaj te misje poboczne są strasznie tego. O, a to ciekawe, ty, to może tutaj od razu jest druga też misja. Nie każ w miejscu publicznym. Fajnie by było, ale no. The place has changed since the explosion, but it was definitely here. I should find some way to pay my respects. Kliknij F to pay respect? Jakoś coś tego? Wyrazy szacunku, muszę jakoś tutaj złożyć. Kurwa, jak?
Kwiatkiem? Bukiecik. No dobra. May all who suffered from this tragedy find or rest in peace. Dobra, tak już byliśmy, no to przy okazji wykonaliśmy tę misję i mamy tutaj też kryjóweczkę, tak? Jakąś nową. Albo nie nową, to jest ta stara kryjówka, to jest pierwsza kryjówka, którą odnaleźliśmy. No tak, wróciłem w ogóle na te same początki. No tak, ale generalnie już misji nie będziemy wykonywać pobocznych, bo jest absolutna, naprawdę tragedia, jeżeli chodzi o te misje. Widzimy się już, w sensie nic z nich nie ma tu jakiejś ciekawej fabuły, nic. Myślałem, że jakieś cutscenki, coś się będzie działo, a tu tylko takie, wiecie, zanieś bukiecik i wracaj przez 20 minut, a dostaniesz 50 szylingów. Nudy. Widzimy się na miejscu. A, nie ten przycisk. Dobra, jesteśmy, rozmawiamy z tym ziomkiem, który nam kazał tutaj pay respect, czyli wykazać jakby w jego imieniu szacuneczek dla ofiar. Szacuneczek, wariacze. Mr. Delaney. I placed a flower for you where it happened. Just as you asked. Really? That's so kind. Ale mam teraz ciekawą historię do opowiedzenia w miarę. Well, thank you, doctor. It's nothing, really. And I'm sorry for your loss. What? No, I didn't know them. No car was supposed to park there that day. Stupid bastard. Why did he park there? You're the man who hid that bomb. I don't want to talk about it. Leave me alone. Co? Czekaj, jak kurwa ty. Is there anything in particular that you like about this part? Zabijamy w takim razie gagatka. How dare you say so? A, czyli, no ale to też jest teraz nie fair, bo... Bo gierka mi generalnie wprost mówi, że warto wykonywać misje poboczne, bo się dowiemy różnych ciekawych rzeczy i dzięki temu będziemy mogli zabijać postacie poboczne, czy tam postacie główne, tak? No ale to nie ma kurwa sensu tak naprawdę, bo tak naprawdę bym musiał chodzić po całej tej mapie, a mi się nie chce. To trwa strasznie dużo i chciałem powiedzieć o tym, że mój wujek umarł, to był strasznie kibicem Lecha Poznań i generalnie do dziś powiewa, znaczy nie wiem czy do dziś, ale bardzo długo tam zawsze był szalik na jego grobie sobie wisiał. Tak mi się przypomniało a propos tego pay respect i kwiatów i tak dalej. Na pewno to jest... Fajne takie okazanie właśnie szacunku. Ktoś był z czymś związany i mu się robi... Czy nie wiem, był związany z golfem i... Kij golfowy tam był na przykład, nie? To by było fajne. Were you thankful for what he did for you? Sean Hampton really acted like a saint that day. But I suppose I'm just another lost soul who doesn't deserve to be saved. No ta, no racja, akurat nie zasłużył. Sprawia zero. I don't want to talk about it. Just hearing his name makes me want to empty another bottle. Dobra. Żegnam w takim razie. Ty, wariacie, jak on ma jakoś krwi? Poczekaj, to trzeba sprawdzić. 540 punktów doświadczenia. Tragedia, szczerze mówiąc. Wiesz co? Hici w oko. Czy potrzebujesz na przykład ty, proszę pani, tego badania lekarskiego? Dobra, ale nie mam lekarstwa niestety jeszcze wytworzonego. Będzie trzeba powytwarzać to. Gdzieś tutaj pewnie mam kryjówkę, więc będę mógł to powytwarzać. Jest tutaj kryjóweczka. Dobra, ja się zajmę leczeniem dzielnicy i widzimy się za chwilę. Chyba, że ja tu mam jakąś misję. A, musimy powiedzieć coś Edwinie Cox. No to jak spotkamy Edwinę Cox, to i powiem. I wtedy otrzymam nagrywanie. Dzisiaj taki, kurczę, skaczący odcinek. Widzimy się za chwilę. Jak twoja stara. No i przy okazji znalazłem akurat przed mojej kryjówce Edwinę Cox. Ty, wydaje mi się, że ona by widziała, jak ja się tam teleportuję tak swoją drogą, ale raczej to chyba nie ma znaczenia. Good evening, Miss Cox. Hello again, chyba, że gra jest na tyle mądra, żeby mi tutaj... że ona na przykład nam powie, widziałam cię, czy coś takiego. I managed to reach the mass grave in Southwark. It was not pleasant. Spare me the details. Mogliśmy wejść w sumie do środka tego i... żeby tam było coś... fajnego. Chyba, że nie żyją. I'm afraid those bastards, as you call them, are in the mass grave. Dead? Shit. That money would have been useful. Well, I'll tell my boys to avoid the place if it's that dangerous. Yes. Everybody should avoid that place until further notice. Okay then, Doctor. It looks like you deserve your reward after all. The wet boot boys thank you for your help.
50 szylingów, nie? No to jest jakiś żart z tymi szylingami. Dobijmy targu, osobiste pytania w sprawie azylu. Możemy ją zapytać. The murderer is still unknown. All I know is that the wet boot boys have nothing to do with this. Dobijmy targu, pokaż w sumie co masz tam na sprzedaż. Ja bym potrzebował... Właśnie kurczę, w sumie nic nie potrzebuję tak... O, mogę jej sprzedać na przykład ten pistolet. O, i tą siekierkę w sumie. Ty, w sumie dobra ta siekierka jest, to nie wiem, czy chcę sprzedawać siekierkę, ale ten pistolet? Taki kurde średni mi się wydaje, ja bym go sprzedał w sumie. Sprzedajmy, czemu by nie. Tutaj, no mogę to w sumie posprzedawać wszystko, ale nic mi to nie da. To są śmieci, obrączka. Sprzedajmy. Sprzedałem, dobra. Wielki zegarek kieszonkowy. Sprzedajmy. Brązoletka, sprzedajmy. Naszyjnik, sprzedajmy. Krzyż Szona. Prosty krzyż Szona, zawsze miał przy sobie nawet po przemianie w skala. To może zostawmy? Dobra. Tyle, kolejne śledztwo. Śledztwo zakończone sukcesem. Dobra. I jeżeli chodzi o misje poboczne, to by było chyba na tyle. Ja tutaj jeszcze pobiegam i popatrzę, co się dzieje z tą dzielnicą i przede wszystkim ją poleczę. Postaram się ją poleczyć, bo jest kurczę straszna tragedia. No i udamy się dalej. Widzimy się za sekundkę. The wet boot boys would have hunted down the scum who murdered the sad saint. Then I would have had my justice. Przypadkiem go spotkałem i mu powiedziałem jakieś kilka widzę rzeczy. To było przypadkiem. Generalnie myślałem, że już gadałem z tą postacią i chciałem go tylko przebadać i go wyleczyć. Co zresztą teraz robimy, ale mamy też kilka pytań do niego, dlatego tutaj otrzymałem. Do you need my medical attention, sir? Unfortunately. Dobra, podaj lekarstwo jak najbardziej. Skipnijmy tą rozmowę. Jakoś kurde, ty, w sumie on nie jest chyba dobry. On jest szefem szajki bandyckiej. Wydaje mi się, że moglibyśmy go... Ale nie wiem, czy mi dzielnica nie pójdzie się walić. Missing the good old days, are you not? Trust me, son. The longer you live, the less meaning your existence will have. You need to remember the days you still had beliefs. And what about the gangs? Back in my day, people trusted the wet boot boys. We looked out for the docks and its families. Nowadays, they're just a bunch of greedy fuckers. You were a gang member? I was their leader for a time, believe it or not. Now these bastards act like I'm nothing. Not one of them. They owe me some damn respect. If you were such a respected figure, surely you have many interesting stories about this part of town. You bet I do, but make no mistake. I'm no rat, sir. Some secrets are best left buried. Dobra, słuchaj. A, dobra, nieważne. Chciałem powiedzieć, że idziemy na alejkę obok, ale jeszcze kilka pytań mu zadamy. She did once like me. Boy, she was a beauty back then. Jacyś nowi, interesujący goście. New faces around here. Nobody. Well, there's that boy Rufus the Curse. I like him, despite the reputation he's made since his parents died. Poor little bastard. Kurde, może nie jest taki najgorszy w sumie ten ziomo. The owner of the turquoise turtle's a decent fella. Tom's his name. Ja nie potrzebuję chyba aż tak poziomu. Don't particularly share his religious views. He's quite devout, if you catch my meaning. Jakieś dziwne lub niepokojące. I'm sure a district as colorful as the docks must have plenty of stories about strange visitors and creepy characters. So, you want me to talk about the sewer dog, don't you? If you don't mind. The sewer dog is a bitch. Appropriately named, an old woman dressed in rags. She has an elegance, though. Despite her ugliness, I saw her once. Scared the life out of me. Hipnotyzuj, no możemy to zrobić, możemy go zahipnotyzować, ale gościu nie wydaje się chyba taki generalnie zły, no nie? Tell me everything you know about the Guard of Priwen. Andrew never told me what they do. I do know they're vigilantes with military training.
access to some impressive firepower. And what is your personal opinion about the guard, then? This guard of Priwen is just another gang preying on the young and naive. Preying on people like my boy. I know how it works. I invented it. Okay, dlaczego twój syn dołączył do stróżów? Why did your son really join the guard of Priwen? If I believed in a higher power, I'd see this as punishment for my own sins. Czy jest złym człowiekiem? For all the young men I enlisted back in the day. O kurde. Czy jednak jest zły? Dobra, hipnotyzacja jednak ostatecznie. Jakoś krwi 3000? Nie no. Ale będę ssał, nie? You don't believe in God though, do you, Mr. Woodbeat? So why did he join? Tym silniejszy jestem, tym bardziej pragnę być jeszcze bardziej silniejszy. To mówią... Jak to mówią, jak się je, to w miarę jedzenia tutaj rośnie łaknienie, tak? A czekaj, bo ja będę tutaj było kilka kwestii, o których mogą porozmawiać. Have you always been so bitter? It's not bitterness, it's poorly masked disgust. When everything turns to shit, we all have to eat a spoon or two. Niech się wygada. Kiedyś było lepiej. Starzy ludzie zawsze... Kiedyś było lepiej. As a practitioner, I believe science will provide a new standard of welfare. It's just a matter of time. I'd like to believe you, Doctor, but recently all science has been good for is mustard gas and machine guns. But what about social progress? What about women getting the right to vote? Things can change for the better. I've never voted, not once. And my wife, God rest her soul, she was too busy taking care of the kids to vote. No nie wiem, czy powinieneś być taki dumny wariatrze w takim razie. Tell me about the wet boot boys, Archer. I want to know more. We were there for the families and each other. It was us against the world. We were vicious, tough, even cruel. But we were united. You sound like you were some kind of radical union member. Yes, nowadays the communists and gangs squabble over pointless territory. Sounds stupid when you say it out loud. Nie no, właściwie tu nikt nie jest zły tak naprawdę. Każdy po prostu walczył o swoje. Jest to zrozumiałe. On też nie jest jakiś turbo zły. A i tak go zabije. A też mówiliśmy, tak, tak. Też było, jakoś to wytłumaczył. So your son has left you nothing to explain his actions. No letter or message. Not even a note. I'm a proud man, Dr. Reed. But I would kneel and pray if I thought it would give me my Andrew back. Słuchaj, wariacie. Przyszedł koniec na ciebie. 3000 golda? Znaczy 3000 punktów doświadczenia? Chyba bym musiał, kurczę, upaść na głowę, żeby go nie zabić. Nie wydaje się dobrym kolesiem, zresztą trochę najbardziej mnie martwi to, że w naszej dzielnicy mogłoby spaść do poziomu tak zwanego krytycznego, ale wydaje mi się, że poleczyłem naprawdę na tyle dużą ilość postaci, że ten poziom powinien wzrosnąć, no wzrosnąć powinien i mam nadzieję, że nie będę musiał tutaj biegać i ratować tej dzielnicy. Później jak już wpadnie na poziom krytyczny. Nie wiem, czy jak też nie wpadnie na poziom krytyczny, to się zacznie taki syf dziać, że nie będzie nawet szans uratować tej dzielnicy. No ogólnie tutaj jest mega dużo ludzi wymaga jakby tego, nie? Mega dużo ludzi wymaga leczenia i tak dalej, więc to jest akurat ciężkie, bo trzeba chodzić i leczyć ludzi i tak dalej. My Andrew was right. Monsters exist. The guard will nail you down, vampire. My son will kill you. Toporek Archer, pokaż to. Ujodźcie kryńca, 110 obrażeń? O kurwa, ty. Ty fajne całkiem chyba mi się wydaje. Możemy to w sumie założyć i spróbować. Możemy też to poulepszać. Na przykład na drugi poziom. Bo to już jest na poziom trzeci, to bym musiał na czwarty ulepszać. O, 155 obrażeń wtedy by zadawało, całkiem dużo. Kurczę, pomyślimy o namachaniu z tym toporkiem. Dzięki wielkie, wariacie. Trzymaj się. O kurczę, tu ludzie w ogóle są. Witam, pani jest zmęczona. Chciałbym z tobą porozmawiać. A to ty jesteś, Cox.
Słuchaj, badania lekarskie. Can I offer you my medical help, Miss Cox? Giving out for free? You'd make a poor businessman, Dr. Reed. Podaj lekarstwo. Trzymaj. Żegnam. Mam środków na zmęczenie całkiem dużo. Tu był ten koleś, abyś chciał z tobą porozmawiać. Ty jesteś w sumie zdrowy. Ciebie też bym mógł zahipnotyzować. Nie mógłbym, jesteś na innym poziomie zupełnie. Dobra, no to udajmy się do przodu. Wszyscy chyba zostali, których spotkałem, w miarę wyleczeni, prawda? Tych gości tutaj nie spotkałem. Oni są przeziębieni. Mógłbym jeszcze tutaj pochodzić ich poleczyć w sumie. Bo coś czuję, że może być straszny syf zaraz z tą dzielnicą. Ja bym tu jeszcze chwilę pochodził i widzimy się już bezpośrednio na miejscu misji, bo cały praktycznie dzisiejszy odcinek biegam w kółko. Dobra widzowie, nadal nie jesteśmy przy misji, przy której powinniśmy być. Jesteśmy za to przy naszym szpitalu, mam tu do oddania misję. Chciałbym też przekimać i przeewoluować, bo mamy 7000 punktów doświadczenia. No i tutaj mamy jakieś ziomki, z którymi mogę tutaj z nimi porozmawiać. Z nim już gadaliśmy, ale mam do niego kilka innych pytań, mogę mu te pytania zadać. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in despite my claustrophobia. Why did you run? What was the reason for your argument? Tak, my go uratowaliśmy, pamiętam. I can't stand being closed in. It makes me feel like I'm suffocating. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctor said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. A nie wiem, wariacie, ale dobra, trzymaj się, może iść do szpitala. Oswald. Why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. No to kurczę, chyba nie w Londynie, wariacie, tutaj ciężko, bo świeżym powietrzem, szczególnie w 1920 roku. Wydaje mi się, że tam jest taki smog. Każdy pali normalnie węglem i wszystkim. No i się tam nie pierdzielą, i wszystkim palą. Tym tańsze, tym lepsze pewnie. Guilt is a powerful emotion and could lead to feelings of suffocation and oppression. My God, you're so wrong. Believe me, I would kill if it happened again. Violence is part of who I am. O, wskazówka nie działa. Dlaczego wskazówka nie działa? Na jakieś... O, ciekawe bardzo. Okej, dobra, whatever. Dzięki. Trzymaj się. Widocznie jakąś złą opcję dialogową wybrałem. I tutaj mamy jakieś kolesia, z którym jeszcze nie mieliśmy okazji rozmawiać. To jest pewnie ten ziomuś, z którym się pokłócił, co? Dr. Reed. So it's you who saved my friend Oswald. It's a pleasure to meet you, sir. And you are? Newton Blight. Oswald and I recently returned from the war. Twoje życie. Badania lekarskie. Dobra, podajmy mu te lekarstwo. Musimy ratować naszą dzielnicę, bo jest syf. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. What can you tell me about the war? Każdy ma jakiś problem swój. If you want to speak about it, of course. War was. Się boję chrabąszczy. Nienawidzę chrabąszczy, naprawdę. Well, you know, sir. Wszystko. Stench of death everywhere. Tylko kurwa nie chrabąszczy. Your mate's lying bleeding in the mud. Taki szczur może, taki. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. Nawet kurwa ćma może być taka. Tylko nie chrabosz, bo nie. O Jezusie Nazarejski, nienawidzę. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield.
Chociaż wydają się słodziaki. Na co ta chodzą, takie czułka mają. Fajnie wygląda na przykład na zdjęciach. Ale ja podobał mi się serio Harbour, że jest taki kurwa słodki. Ale jak go widzę na żywo i od się kręca, dobrze, że już nie ma Harbourszy. Nie spotkałem żadnego od wielu, od w sumie lat. Ja spotkałem to w dziobie jakiegoś ptaka, także na szczęście mamy dużo ptaków, które lubią takie harbourszczyki. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. No właśnie, chyba się nie udało, szczerze mówiąc. Dzięki, żegnam. Goodbye, Mr. Chyba, że możemy jeszcze raz z nim zamienić kilka słów, jakieś nowe opcje dialogowe mi się tutaj odblokowało, chociaż chyba... Chyba szczerze mówiąc wątpię. A ja ciebie nie wyleczyłem, wariacie? Nie miałem... A, nie miałem środku na migreny niestety. Dobra, osobiste pytania, tu nic nie mamy, życie w Londynie, tu też nic nie ma. No to nie da rady już chyba go przekonać na to, żeby się udał tutaj do szpitala, chyba że... Poczekaj. Chodź jeszcze raz porozmawiam z tobą. Może idź do szpitala, weźmy, wybierzmy tą opcję. A, już gadaliśmy, dobra. Już spieprzyłem chyba wybór opcji dialogowych, no i dupa, nie pójdzie do szpitala. No trudno, to jego decyzja, za to my pójdziemy do szpitala. I o, ci kręca, tu jest syf w tym personelu, nie? Dobra, trzeba, co, powiedzieć jakimś ziomkowi, o właśnie temu ziomkowi. On jest tutaj po lewo, okej. Co się dowiedzieliśmy na temat jakiegoś tam transportu, bo ja taki transport przy okazji, tam gdzie była ta walka z gul, nie z gulem, tylko z tym, o, wiedziałem, że będę nazywał tych gości gulami, ze Skalem była walka na 16 poziomie i ja tam nie mogłem się udać, pamiętam, to gdzieś było chyba tutaj jakieś zamówienie i teraz przypadkiem tam to odkryłem, czy tam gdzieś tutaj, nie wiem, no i zebrałem to zamówienie i tam było opium generalnie, nic ciekawego tam więcej nie było. Tak. I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances, and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. Odmawiam. That's all I'm asking. Nie. Jakby powód twojej kłótni, tutaj jakieś opcje dialogowe nam się odblokowały. What's the real cause of your dislike for Dr. Aykroyd? A dzisiaj rozmów strasznie dużo, chyba przez 30 minut czy 40 praktycznie rozmawiamy z postaciami. I'm convinced we must use it. What Dr. Aykroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Aykroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. Wspieram cię, może już pora na przerwę? W ogóle ile? Jakoś krwi, jaka duża. Nie mówisz poważnie, wspieram cię. You have my support, Dr. Strickland. I know exactly what it feels like to battle an unknown disease with only your mind and force of will to help you. Thank you, Dr. Reed. You don't know what that means to me. Spoko. To było chyba na tyle z tej rozmowy i też wydaje mi się... I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps
An adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Mamy jakieś gówna przynieść. Nie wiem, czy w sumie możemy to chyba zrobić teraz. Mam to zaznaczone na mapie. Do stanowiska szóstego, a to po polsku? Zbierz składniki. Przynieś do swojego stanowiska medycznego. A jedno, a ja myślę, że do stanowiska medycznego 6 mamy przynieść, a to po prostu mamy się wpakować do siebie chyba do gabinetu i tam wykonać te lekarstwo, tak mi się wydaje. To chodźmy tam jeszcze do tego naszego pomieszczenia i zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. W każdym razie już się z wami pożegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie. Pamiętajcie, że odcinki są codziennie, godzina 14, 16 z różnych serii, ale też zapraszam na Twitcha. Tam po prostu gramy w gry, ewentualnie gramy w gry z innymi. Krzepka krew. Zbadaj, aby zobaczyć plany. Możemy zbadać, czemu by nie. Odkryłem serum regeneracyjne. 500 zdrowia? O kurcze. Ty. Dobre. Fajne nawet. No i chyba tu miałem to przynieść, tak? Przygotuj lekarstwo. Jakie lekarstwo miałem przygotować? Czekaj, bo ja chyba czegoś nie rozumiem. Zbierz składniki. Przynieś do swojego stanowiska medycznego. Przynieś do swojego stanowiska medycznego. Nie rozumiem za bardzo, o co chodzi. Chyba nie o to, o czym ja myślę, nie? Ma to stanowisko dostępny nowy dialog. Chyba to stanowisko medyczne jest gdzieś indziej. Czy my chcemy z doktorem Swansea przeprowadzić dialog jeszcze dzisiaj? No chodźmy chyba. Jest to dialog pewnie odnośnie tego, że tamten ksiądz zginął. Kurwa, ciekawe co za gagatek go tam tak załatwił. Gdzie jest ten doktor Swansea? Chyba tutaj był, nie? Siemano. Co jest za nowy dialog? I've been worried sick. Have you solved the case of our poor Sean Hampton? Don't worry, Edgar. The reputation of Pembroke Hospital is secure. Sean Hampton was not the guilty party. Is that true? Oh, good news. Good news indeed. Czym jest klub? What do you know of the Ascalon Club? Not as much as I would like. There have always been rumors about a secret society of vampires operating in the interests of the British Empire. Though I've never met a member. Spotkałem jednego z nich? No, tak mi się wydaje, ale czy bardziej sługę jednego z nich? I crossed paths with one. A terrifying creature going by the name of Fergal. He was sent by the Ascalon Club to exterminate the Skulls of the East End. By the Stole, Jonathan. If vampires are eliminating their own progeny, then dark times are upon us. Darker than I've ever witnessed. Do you think Lady Ashbury would know of them? Jonathan, our beloved lady is not one for social dalliances, nor the assemblies of dark orders. She's a woman of superior taste and selective acquaintance. Dlatego kupluje się z nami i my kuple, wiadomes. Does the name Old Bridget ring any bells? I'd never heard of her. Why? A patient of ours? I must confess, I don't know them all. No, it's just someone I recently met. A fascinating woman. I had thought that perhaps... By the Stole, Jonathan, you've met another vampire. I would appreciate an introduction, if that's the case. Harriet Jones? I found Harriet Jones. She's much the same old, embittered woman she was, only she's been made a skull. Her transformation did not go well. Incredible. Why not bring her here? We could learn so much by studying her condition. It would be fascinating. Ledwo się porusza, jakieś badania. Were there any studies made by your order on the subject? Not that I'm aware of. I will transmit your discovery to the Brotherhood's primate. He will be delighted. Ledwo się porusza. She can barely move. Perhaps we could learn more about the degeneration of skulls. Perhaps. Degeneracja. She could also belong to a new species. We know so little of the laws that dictate vampire reproduction. No może ty wariacie. A pleasure as always. Ja jestem wampirem.
Trochę więcej chyba wiemy, nie? Zresztą się ostatnio dowiedzieliśmy trochę na ten temat reprodukcji. Dobra, wydaje mi się, że to tyle. Ja rozdam punkty doświadczenia do następnego odcinka. Zewoluj... A, jeszcze nie możemy zakończyć dzisiejszego odcinka, ponieważ chciałbym zobaczyć... A nie! Tak, nie, dobra, zakończmy, musimy, bo już godzina jest zresztą. Dzięki wielkie za obejrzenie, bo chciałem jeszcze się kimnąć i zobaczyć, jak się, czy się stan dzielnic poprawi, czy pogorszy, ale najpierw trzeba poleczyć tych biedaków, kurwa, z tych innych dzielnic, bo inaczej będzie straszny syf. Ja im popomagam, no i co, i w następnym odcinku mam nadzieję, że widzimy się w super zdrowych dzielnicach. Pozdrawiam, godzina 14:16.